Cześć i czołem, witam Bloki. No dobra, tutaj nie ma co i gadać dużo. W ostatnich odcinkach pokonam wielkiego pajęczaka. No i w sumie dalej idę przez góry. No akurat teraz jestem na płaskowyżu. A, moimi przeciwnikami są, jak widać, Hiszpanie i demoniczne pieski. Już nie mam serca, jak widać, mam tylko czaszkę, którą wzmocniłem jeszcze runą lodu, ale tą najsłabszą akurat, bo mam jeszcze silniejszą. Wow, trochę ich się tutaj nazbierało. Czemu zawsze jakieś egipskie nagolenniki tu leżą? To jeśli powinny być to jakieś azteckie rzeczy, a nie. No cóż. Trochę to dziwne, ale cóż. Nie wiem, jakby Egipcjanie tutaj też mogli przyjść. To w sumie chyba nam pomoże. Tam mi padła i ja zaraz mam zabić tego psa. Dobre jako mięso armatni są te przywołane istoty. Ale z obrażeniami to... No jeszcze daleko im. No, czasami to szybkie strzelanie ma też swoje minusy. No, trochę trzeciły trzeba podpakować, bo jest dość mała. Bliżej już nie mogłeś podbiec. Miał pistolet, a jednak biegł do mnie jak najbliżej. Szybsze ruchy na pewno też są.
Lekkie nadgarstki. O. A i tak mniej więcej wygląda czaszka moja. Od trucizny i od lodu. Aha. Na razie zostanę przy tych. Ręce, serce, łapka. Niewiele. Albo ja tak nobię, albo nie wiem. No dobrze, że przynajmniej się szybko ich zabija, bo inaczej to bym miał naprawdę tej ciężką przeprawę. To mi jak daleko jestem? No, jeszcze kawałek. Powrót Hiszpanów. Pojeżdżone przez... miejsce pokoju ofiary. O! Przynajmniej coś. Nordycki, jasnie. A jestem Nordem Ciastekiem. Koniec z psem. No kurde. Nie wiem. Czasami oni chyba bardziej mi przeszkadzają niż pomagają. Bo wystarczy, że myszka na nich trafi już i biegnę. Biegnie. Moja w miejsce, gdzie jest właśnie modliszka. Ale jakoś idzie się do przodu. Ciężko, ale się idzie. O! Oj, spowolniłem! Jaki ja niedobry!
pierścień gleby. No w sumie ja nie jestem na glebie, ale trudno. Zakładam, że dodaję do wytrzymałości pewnie. Skład, obiekty... Do zdrowia. No. I trochę tych run już mam. Większe obrażenie od ognia. Obrażenia od lodu. Fizyczne obrażenia. Szansa na przestraszenie. Szansa na zamrożenie. No. Bardziej bym się ucieszył z jakiegoś pancerza lepszego już. Bo kupców to... Wow, tu jest ich trochę. Kolejni. Tak, kolejny muszkietem, który biegł na mnie zamiast strzelać. Jeszcze jeden. Dobra, zejdziemy z tej górki, czy będę musiał dalej się przed nią przebijać i przez Hiszpanów? No dosłownie nic dla mnie. Ostatni padnie. Mogę teraz spokojnie się tu rozejrzeć. Nic. A, tu przeszukiwałem. Mnie ciągle ci ciekawi, co ich dopadło. Czyżby sami się pozabijali w przypływie jakiegoś, nie wiem, szału? Czy dzikie zwierzęta? Aha, czyli teraz będą kotletki mielone. No trochę powiem szczerze, za nim się stęskniłem. O bo... Fajnie, demoniczne psy. Ucznicy, na dzień dobry. Wow. Dobra, taktyczny odwrót. No i właśnie, to jest taki drugi minus tej gry. Że czasami nas potrafi walić po uszy w gówno.
dalej prosta droga. No, jeśli to prostą można nazwać. Ale bez żadnego zbaczenia ścieżki. Nie, to co byli inni wojownicy. To byli już inni wojownicy. No, ty panecki wojownicy. Zieloni dlatego, że potrafią zatruwać. Nie domyślisz się w życiu. Nie to. Ale dlaczego oni się nie tłuką ze sobą? Nie są kotleci już. Ale przecież zabiłem Corteza, więc powinni się od nich odłączyć. Dziwne.